Witajcie z dniem 18 maja 2024 roku. Na Ukrainie weszła nowa ustawa mobilizacyjna. Що, друзі, добре утро. 18 число. Все пусто. Людей нет, никого нет. Люди! Люди! Ви где? Тупо все на домашнем где-то поховались. Вообще никого нет. Люди! Люди, вы где? Хоть один человек, покажитесь. Жесть, пусто. Просто. О, один человек есть. Одна машина есть. Наконец-то. Miasta opustoszały. Mężczyźni boją się wychodzić z domów i unikają otwartych przestrzeni. Podstawowa zmiana to aktualizacja danych osobowych w rejestrze wojskowym. Dla mężczyzn od 18 do 60 roku życia. I nie czarujmy się, taka aktualizacja danych to osobista wizyta i powiedzenie jestem, sam do was przyszedłem, więc mnie bierzcie. No tak od nas ludzie wykradają właśnie. W Polsce na łamach Business Insider możemy przeczytać, że Polska z powodu nowej ustawy może dostać rykoszetem, a to dlatego, że nowa ustawa upomina się również o swoich obywateli za granicą. A jak podaje gazeta, na rynku pracy mamy około 3% pracujących Ukraińców w Polsce. W Słowacji stan premiera Fico dalej jest ciężki, ale stabilny. I tu dalej mamy prześciganie się w motywach. W naszych mediach mamy motyw rosyjski. Przypomnijmy, premier Fico zapowiedział niewysyłanie pomocy militarnej na Ukrainę, nieposyłanie własnych żołnierzy na Ukrainę, obiecał zablokowanie Ukrainy do NATO, jak również skrytykował dalsze utrzymywanie wojny, twierdząc, że dalej będziemy tkwić w tym samym miejscu, a jedynie stracimy dziesiątki tysięcy ludzi. Jak również stwierdził, każdy szuka rozwiązań militarnych, ale nikt nie rozmawia o rozwiązaniach dyplomatycznych. Jednak nasze media już to przeanalizowały i wywnioskowały. To Rosja. Tu musimy przyjrzeć się samej postaci zamachowca, który został schwytany na miejscu, czyli wiemy, kto strzelał. I gdy w naszych mediach przypisano mu współpracę z Rosją, to w sieci pojawiło się nagranie, jak wychwalał państwo ukraińskie. Pojawił się też motyw o jego żonie, że niby to Ukrainka, która go motywowała do tego zamachu. I tu sprawa bardzo dziwna, ponieważ bardzo trudno było znaleźć jakiekolwiek dane na temat rodziny zamachowca. Wikipedia nic o niej nie wspomina, rzekome zdjęcia tej pani są zamazane, a nagrania z zatrzymania tej pani wyglądało tak, iż pani zakrywała się jakąś gazetą. Magazyn, który to podał, określił to nie jako zatrzymanie, ale jako zabezpieczenie w celu ochrony żony zamachowca. Nasuwa się pytanie, od kiedy to policja tak się troszczy rodzinami przestępców? Do tego dodajmy, że cała korespondencja z kont społecznościowych zamachowca została wymazana w ciągu 2 godzin po zamachu i na koniec, by było jeszcze ciekawiej, niemieckie media w śledztwie dziennikarskim powiązały pana Sorosza z całą tą sprawą. Wer ist Juraj Cintula? Der Mann, der auf den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico schoss. Und hatte der Attentäter Hintermänner? Fragen, die nicht nur die Slowakei interessieren. Auf eins hat recherchiert und erfahren, im Umfeld des 71-Jährigen gibt es offenbar Verbindungen,
die eine Nähe zum Netzwerk des US-Milliardärs George Soros wenigstens nahelegen. Juraj Cintula ist Anhänger der linksliberalen Partei Progressive Slowakei. Deren Vorsitzender, Michal Simečka, gehört einer politischen Dynastie an, die seit Ende der 80er Jahre vom George Soros-Netzwerk finanziert wird. Bereits sein Großvater Milan Simečka hatte Gelder aus dessen Stiftungen erhalten. Auf diese Weise sollten demokratischen Veränderungen in der ehemaligen Tschechoslowakei gefördert werden. Der Schütze begründete seine offenbar politisch motivierte Tat mit der Ablehnung von politischen Entscheidungen der slowakischen Regierung. Er sei etwa gegen die von der Regierung geplante Auflösung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Eine Entscheidung, gegen die seit Wochen demonstriert wird, auch nach Aufrufen der Partei Progressive Slowakei. Ministerpräsident Fico hatte die Auflösung des Rundfunks übrigens mit einer nicht ausgewogenen Berichterstattung des Senders begründet. Darüber hinaus sprach er sich gegen die WHO-Verträge, mRNA-Injektionen und Pharmaindustrie und für einen Stopp der Waffenlieferungen in die Ukraine aus. Czyli można tu stwierdzić, że siła, która to zadziałała, to ta sama, która stwierdziła, żadnych rozmów nie będzie, macie walczyć dalej, wojna ma trwać dalej. Jeżeli materiał uważasz za wartościowy w torze informacyjnym, pozostaw kciuk w górę, daj lajka. Dzięki i do następnego.